Proszę Państwa, zajmiemy się dzisiaj sprawą bardzo przykrą, ponieważ Pan Marek zabrał swojej córce wszystkie złote pierścionki z szafki i postanowił je sprzedać, kupując sobie za to złotą szczękę. Zabrałem swojej córce wszystkie pierścionki z szafki i postanowiłem je sprzedać i zrobić sobie szczękę. A co mi tam, pomyślałem. Też jestem wolnym człowiekiem. Zygmunt, jak pomyślał, tak zrobił. Na to chodzi Agata. Jadwiga. O, cześć Jadwigo, o, cześć. Cześć Jadwigo, chcesz herbatę? Chodź. Witaj dziadku drogi. Cześć, cześć, jestem twoim ojcem, ty mama. Mogę zrobić ci herbatę. Chodź, chodź Jadwiszka, tyle czasu za nami, a jeszcze nie, więcej dziadku, przed nami. Nie, dziadku, nie chcę dzisiaj, nie chcę dzisiaj herbaty. Rozumiem, każdy się zmienia na lepsze. Zatem proponuję korniszona z wodą. Proszę, po prostu go skonsumuj. Dziadek zaproponował Agacie korniszona z lodówki. Nie widzę. Dziękuję. Ja widzę. Ta mała miąkwa nie chciała wziąć ode mnie korniszona, chociaż był z lodówki. Pamiętam, jak byliśmy jeszcze mali. To znaczy ona, bo ja już nie. Jeździliśmy razem na grzyby i korniszony z lodówki. Teraz wszystko się zmieniło. Zawsze mu ufałam. Jemu jedynemu powiedziałam, gdzie chowam pieniądze. A teraz ja nie wiem, za co będzie to wesele. Jadwiga czuła się oszukana. Jadwiniu, Jadwiniu, kiedy przyjdzie ten twój cały narzeczony? Ten hochsztapler złośliwy. Nie przyjdzie! Chodzi Zygmunt. Postać bardzo wielowłota. Cześć Jadwiga. No. Nie musisz nie przychodzić. Wiem, ale pomyślałem, byłem blisko, więc przyszedłem. Ale z wesela dzieci, ojciec zabrał pieniądze. Co? Z Zygmuntem tak było zawsze. Był blisko, więc przychodzi. Byłem akurat blisko, więc pomyślałem, że przyjdę. Ale jak usłyszałem, co Jadwiga mi powiedziała, nie mogłem w to uwierzyć. Jak to ci zabrał pieniądze? No zabrał, szuka mi wszędzie, nie ma! On jeden znał skrytkę! To prawda, Zygmunt, Jadwiga jest niedorozwinięta. Co? Jak możesz tak mówić o mojej dziewczynie? No jestem od ciebie starszy. A! Zygmunt naprawdę jest zły. Wiedziałam, że Zygmunt był porywczy, ale... Wcale nie wiedziała, że byłem porywczy, ale doprowadził mnie do szewskiej pasji. To co chcesz pan zrobić z tym? Uważam tak, już róbcie sobie to wasze wesele i też radość niech wam na sercu się wniesie. Pieniądze Jadwigi są moimi pieniędzmi, w domu moim. I ja potrzebuję złotej szczęki, tak już będzie. Dziad miał szczękę, pradziad szczękę miał, prababcia miała szczękę, syn i pies Justysi też. Także zgoda. Cześć. Pojednanie, pojednanie, pojednanie. Wesele będzie małe, ale będzie. Zapraszamy. To najważniejsze. Chyba chodzi o rodzinę, nie?